Dobry wieczór. Działa! Dobry wieczór, się nazywam Ola Kwaśniewska i będę prowadziła spotkanie z autorką Dorotą Szelongowską. I muszę zacząć od tego, że strasznie się cieszę, że ta książka jest dobra. Bo tak jak ty masz lęk przed rzeczami nieodwracalnymi, z tym, że powiesz albo zrobisz coś nieodwracalnego, to mój największy lęk jest taki, że ktoś z moich znajomych napisze książkę, a ona mi się nie spodoba, a ja potem go spotkam, a on mnie zapyta, jak mi się podobała, ja nie umiem kłamać. Mówisz ładna okładka wtedy. Dokładnie to! I bym szukała komplementów pozornych typu ładna okładka, bo jest ładna, ale szczęśliwie naprawdę książka mi się podobała, także gratuluję. Plan miałam taki, żeby zaznaczyć wszystkie kontrowersyjne fragmenty i kazać się tłumaczyć, bo to brzmiała jak świetna zabawa, ale ze zdumieniem stwierdziłam, że kurczę, ja właściwie wszystko mam tak samo jak ty, że właściwie de facto pisząc o sobie, piszesz o mnie i zastanawiam się, czy to jest w ogóle coś takiego uniwersalnego, to może właściwie powinniśmy zapytać obecne tutaj panie, czy my kobiety w tej czasoprzestrzeni, czy my wszystkie musimy przejść podobną drogę, czyli wiesz, przeczołgać się przez ten poligon konwenansów, stanąć po drugiej stronie i stwierdzić, że tak naprawdę to wcale nie chcemy być takie uczesane i doprasowane, jak byłyśmy na początku? Ja myślę, że tak. Tak szukam Molskiej oczami, ale pewnie jest w barze, więc to, a nie, tam z tyłu usiadła. I tak najbardziej to zauważyłam ostatnio, jak zaczęłam podróżować, co cię zdziwiło bardzo. Ja nie znam tego człowieka w podróży w ogóle. No i słuchajcie, z moją przyjaciółką Molską zaczęłyśmy wyjeżdżać i umieszczać na Instagramie kretyńskie absolutnie storieski. One są tak durne, że i strasznie nas bawią. I odezwało się do nas setki kobiet w wieku powyżej 40 i okazało się, że one chcą być nami. One są nami i one nam zazdroszczą nie tego, że wyjeżdżamy daleko albo tego, że o Jezus, bo wy macie pieniądze i możecie. I najczęściej pojawiająca się jakaś taka myśl była, jak ja bym chciała mieć taką przyjaciółkę, która też by odpiła wrotki, bo moje wszystkie, akurat te wrotki mają przypięte bardzo mocno. I to była taka myśl rzeczywiście, że 40 jest świetna. To jest naprawdę dobry wiek. Mogłabym mieć trochę to wyżej, tu, linię szczęki bardziej zarysowaną, mogłabym. Ale też by mogło. Wisi mi, że mi wisi coraz bardziej. Natomiast jest coś fantastycznego w tym, że po pierwsze wiesz, czego nie chcesz, wiesz, czego chcesz i przestaje cię interesować, co świat na ten temat myśli. To znaczy, możesz robić rzeczy, których nie umiesz do końca, i nie wstydzisz się tego. Śpiewanie na karaoke odbywa się już bez pół butelki wina, tylko możesz to robić, no dobra, myśmy to robiły zawsze na trzeźwo, tak było, ale... Natomiast wiesz, bo ja już nie zostanę piosenkarką, więc ja mogę sobie pośpiewać. Mogę malować obrazy, bo nie zostanę już malarką i nie obchodzi mnie, czy one są dobre, bo mi dziką radość sprawia malowanie tych obrazów, proces. I to jest coś tak uwalniającego, jakby człowiek zrzucił taki ciężki plecak, który waży 30 kg i niósł go przez życie. Tak, ja się zgadzam, że w ogóle najbardziej uwalniające uczucie to jest ten moment, kiedy dociera do ciebie, że naprawdę nie musisz spełniać oczekiwań innych, tak. Że to nie ma znaczenia. I niby to wiesz wcześniej, tylko to do ciebie nie dociera. I to jest taki, wiesz, to jest też taka myśl, którą opisałam tam w którymś felietonie, a propos, tutaj siedzi moja córka z przodu, lat 5,5. Bardzo mocny charakter. O mamusi. I zupełnie inaczej, jak patrzę na mojego dorosłego syna, myślałam sobie o rodzicielstwie i zupełnie inaczej, jak patrzę na moją córkę. Bo dopiero przy niej zdałam sobie sprawę z tego, że co z tego, że ja jej będę mówić? Jesteś śliczna, jesteś piękna, jesteś mądra. Nie szkodzi, że wylałaś ten soczek, kochanie, w tej chwili. Nic się nie stało. Bo to, co ona będzie widzieć, to będzie widzieć mnie, dorosłą, która stoi przed lustrem i mówi, tu mogłabym schudnąć, tu mam za dużo, tu mam tak, tu mam inaczej. I ona będzie chciała być taka jak ja. Ona nie będzie słyszała tego, co ja do niej mówię o niej. My chcemy być takie, jak były nasze matki. I na przykład moja matka, która siedzi tuż koło mojej córki w plamie posoku, który moja córka właśnie wylała, mówiła mi bardzo dużo dobrych rzeczy na mój temat, ale sobie nie mówiła ich na swój temat. Więc ja nie wiedziałam, że można się kochać, że można się lubić. Musiałam dojść do tego sama, bo ona nie widziała tego u swojej mamy. I najważniejszy jest ten moment, kiedy już zdajemy sobie sprawę, że można to przerwać. Można się polubić i to nie boli. I ta 40 to jest ten moment? Myślę, że 40, myślę, że przebyta nerwica lękowa, 4 miliardy rozwodów, które przeszłam.
Wszystko, kolejne zmarszczki, rozstępy na ciele, ale każdy ma swoją własną drogę, wiesz, bo inni mogą do tego dojść zupełnie inaczej. Ale ta czterdziestka pomaga, no jest jakimś takim, nie wiem, czy to jest bilans, ale już po prostu masz tyle tych doświadczeń, że cholera, musisz je zauważyć i wprowadzić w życie, bo inaczej to jesteś głupkiem po prostu. A bałaś się tej czterdziestki, zanim nastąpiła? Chyba nie. Nie miałaś tego skojarzenia z czterdziestolatkiem, że to jest taki pan i taka pani i to już będą... Jeszcze nawet teraz, jak patrzysz na to, co piszą portale... A czy ty nie pamiętasz tego momentu, jak miałyśmy lat 30 i oglądałyśmy czterdziestolatka, ja do ciebie zadzwoniłam i powiedziałam ci... Ten Karwowski jest całkiem przystojny moim zdaniem. I to był ten moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę z tego, że ten pan z siwym wąsem, którego zapamiętałam jako starca, jako dziecko, jest bardzo przystojnym, atrakcyjnym mężczyzną, zabawnym. Jednak takim starszym panem, bo nawet wiesz teraz, jak patrzysz na to, co robią, co piszą różne portale, zwróć uwagę, że ciągle ta czterdziestka jest traktowana jako coś takiego, że kobietom fryzury, których nie powinny nosić kobiety po czterdziestce. Jak ja to lubię, długich włosów, nie powinnyśmy nosić sukienek przed kolano. Ja już trochę dzieci, ja bym strasznie dużo przeklinała, gdybym mogła, przepraszam, ale ja myślę sobie, że powiem tak bardzo ładnie, powinniśmy się odczepić od innych ludzi, tak całkowicie odczepić od nich, bo to w ogóle nie jest nasza sprawa, co kto powinien robić. Mnie w ogóle nie interesuje, myśmy się na przykład umówiły z Olą wczoraj, jak się ubierzemy, żeby nie było. Nie było, no. No nie, no bo tak żeby by było, się nie czuła gorzej. Tak, że ja bym była w dresie, a Ola na przykład w sukni balowej. Miałyśmy taki pomysł, że obie będziemy w sukniach ślubnych, ale żadna z nas się już nie mieści w suknię ślubną ze swojego ślubu. Ani nawzajem też mogłyby. Nie, ty byś się w moją wcisnęła z tego drugiego, moim zdaniem. Ładny to dzień był. Gdzieś ją jeszcze mam. Masz... Tak, Cezary, jak zaczęłam ćwiczyć, to powiedział, że mogę ją sobie teraz założyć na udo i powinnam ją sobie powiesić na wieszaku przed Orbitrekiem i wtedy będę wiedziała, do czego dążę. Słuchaj, ale a propos tego fragmentu w książce właśnie, bo ja też się z tym absolutnie utożsamiam, bo ty tam właśnie wtedy, kiedy jest o książce, to piszesz o tym, że jak miałaś 30 lat, to miałaś do siebie strasznie mnóstwo absurdalnych pretensji. Jakie myśmy były dupejry. No byłyśmy takie dupejry, a tak nie widziałyśmy tego. W ogóle. Ja się zastanawiam, skąd się bierze ten wewnętrzny krytyk? Co się dzieje? Jak to się dzieje, że patrzysz w lustro? Ja teraz patrzę na te zdjęcia sprzed 10-20 lat i ja naprawdę nie wiem, co ja od siebie chciałam. Ja bym marzyła, żeby tak wyglądać jak wtedy. Ale pamiętam, co wtedy czułam i pamiętam, że miałam ja cały czas uważałam, że jestem gdzieś tam za gruba, że coś powinnam zakryć. Skąd to się bierze? Czy my jesteśmy wpędzane w jakąś taką pogoń za doskonałością? Z tego, że patrzymy na nasze matki, na nasze ciotki, na nasze babki. To jest moim zdaniem to. Wasza wina. Ale to w ogóle nie ma znaczenia, jaki kto jest, dlatego że to nie ma żadnego znaczenia. Bo ja mam w tej chwili do siebie mnóstwo miłości, a nie miałam jej tyle, jak wyglądałam dużo lepiej obiektywnie. Więc to jest taka myśl, wiesz. Ja mam taki lęk, że przynajmniej w tej chwili jesteśmy w stanie zobaczyć realnie, jak wyglądałyśmy na przykład w latach 2000. Bo wtedy jeszcze nikt, nie darłaś zdjęć, na których źle wyszłaś, chyba że bardzo źle wyszłaś, bo to było drogie. Natomiast w tej chwili wykasowujemy wszystkie, na których wyszłyśmy źle i wydaje się, że wszędzie wyglądałyśmy świetnie. Ale prawdopodobnie za 10 lat będziemy wspominały ten moment, jak miałyśmy do siebie te zupełnie nieuzasadnione pretensje. Ja w ogóle mam do siebie mało pretensji chwilowo. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie wiem, boimy się chyba jakiejś takiej śmieszności, że wiesz, kojarzy nam się pewność siebie i akceptacja siebie z czymś, co jest... Pamiętasz tą całą burzę w internecie z Agnieszką Kaczorowską i modą na brzydotę tak, i całą resztą? I wtedy dziewczęta zaczęły wrzucać zdjęcia w stylu to nieogolona pacha i cała reszta. A myślę, że jest coś pomiędzy. Tak. Po prostu. I wydaje mi się, że nie chcemy być trochę też takie śmieszne, że wiesz, że sobie mówisz, o moje wspaniałe, grube udo i tak naprawdę to nie jest prawda i ty afirmujesz i w ogóle. I masz takie poczucie, że jak znajdziesz w sobie te wszystkie złe rzeczy, to masz kontrolę nad sobą, to masz taki kontakt z rzeczywistością. Molska, widzisz mnie, nie? Wiesz, że o tobie myślę teraz. Człowiek, który ćwiczy godzinę dziennie przynajmniej, jak nie zrobi, wiesz, miliona rzeczy. Bo nie autujmy jej. To jest taki wewnętrzna jakaś taka myśl, że jak odpuścisz, to wszystko tracisz, że nie możesz odpuścić, nie możesz siebie potraktować jak własnego dziecka. I to każdy jest w stanie sobie wyobrazić jak własnego dziecka, jak najlepszej przyjaciółki, gdzie
masz bezwarunkową miłość, bezwarunkowe lubienie i nie myślisz sobie, aj, to nie wiem, ona przytyła, to już jej troszkę nie lubię, przepraszam, to wykasuj mój numer, to teraz wiesz. Ale jest coś takiego, że zobaczy, mamy, ja na przykład bardzo nie lubię stwierdzenia, określenia mankamenty urody, bo to jest coś takiego, że to sugeruje, że po pierwsze masz to, masz wiedzieć, co jest twoim mankamentem i masz chcieć to ukryć. Masz milion sposobów, jak to zatuszować, czyli w domyśle masz zrobić wszystko, żeby udawać, że jesteś idealna. Tak. Znaczy to ja nie rozumiem tego, ale przyszłam ostatnio, miałam jakieś wywiady promujące, najpierw Onet Rano, potem coś tam i przychodzę i państwo mi mówią, że zapraszają mnie do make-upowni. I ja mówię, że ja dziękuję bardzo, ja tak jednak wystąpię. No i potem przychodzi taki drugi pan i mówi, że pani Drota już jest, to ja charakteryzacja jest tam. Ja mówię, nie, ja naprawdę dziękuję, nie potrzebuję. I tam przyszedł trzeci pan, no to już mi było głupio, nie? No to poszłam do tej charakteryzacji, siadam tam i mówię tej miłej pani, że ja tylko puder poproszę. Ale nie robimy oka? Ja nie. I tak oni nie byli niemili, tylko właśnie to... Nie, no bo to... w domyśle ty masz chcieć wydobyć to, co najlepsze, zatuszować to, co najgorsze. Oczywiście w twoim przypadku nie ma takiej rzeczy. Ja to przecież również. Ale jest, wiesz o czym mówię, że jesteśmy rzeczywiście że ten jakby cały przemysł nas do tego zmusza i przychodzi taki moment, który bierze się trochę, nie wiem z czego, czy to się faktycznie bierze z tego wieku, że stwierdzasz, że to jest po prostu tak wszystko bez sensu. Bo ci się nie chce też, nie chcesz tracić czasu. Zmycie makijażu i nałożenie go to jest przynajmniej strata 1,5 godziny z twojego życia. Ja dzisiaj straciłam pół. Hello, dla was. Ale nie chce mi się tego robić na co dzień, po prostu. Moja mama miała taką przyjaciółkę, która się malowała przed snem, przez całe życie, przed snem, dobrze mówicie, albo wstawała godzinę przed swoim mężem, żeby on jej nigdy nie zobaczył. I nie dlatego, że on by jej nie kochał, to było w jej głowie, nie w jego. On nigdy czegoś takiego nie powiedział, po prostu ona miała taki imperatyw i coś takiego robiła. A zgadzasz się z tym, że kobiety są wychowywane do rywalizacji? Tak. Tak. A rozwiniesz. Zgadzam się z tym bardzo i powiem wam szczerze, że jak sobie patrzę na różne kobiety, dobra, inaczej, siedzicie sobie na murku, nie? Z przyjaciółką, dziewczyny, do dziewczyn mówię. I przechodzą różne dziewczyny. Zobacz, jaki ma celulit, jest, jak mogła takie spodnie założyć, o Jezu, jak coś tam. I siedzicie sobie z facetem, przyjacielem. Fajne cycki. To będzie wszystko. To będzie jedyny komentarz jego. On nie zauważy niczego. Oni nie chcą w nas znajdywać mankamentów urody. Oni w ogóle, jakby to ich nie interesuje, więc wydaje mi się, że... Ale my to robimy bardzo często jeszcze z taką myślą. Wiesz, Ole, ja to mówię dla twojego dobra, ale mogłabyś jednak troszkę tak inaczej, nie wiem, pomalować się, uczesać. Ja uwielbiam te Byłoby komentarze lepiej, na pudelku. Nie? Byłoby tak. ci lepiej w innym kolorze włosów. Kto jej farbuje włosy. Tak. Bo słuchajcie, bo to jest tak przecież, że jak my wychodzimy na ulicę, to nie jest zgoda na to, żeby być ocenianym. To nie jest zaproszenie do tego, żeby ktoś komentował nasz wygląd. Wstawienie zdjęcia w medium społecznościowym, można tak zrobić, że jedno medium, a nie że w mediach. Ja ci pozwalam. Dzięki. I wstawienie tam tego zdjęcia, to też nie oznacza, że ja bym chciała, żeby ludzie pisali, nie, pani Droto, to jednak nie ten strój źle wygląda. To nie jest tak. Ja mogę zadać pytanie. Dzień dobry państwu. Kupiłam marynarkę, czy dobrze w niej wyglądam? I ktoś mi może wtedy napisać, czy ja jestem ciekawa, ale generalnie jakoś ludziom się wydaje, że kogokolwiek interesuje ich zdanie. Jezus, to nie jest tak. A jeszcze nie daj Boże wrzucisz zdjęcie z drugą kobietą, jeszcze nie daj Boże spokrewnioną z tobą i wszyscy zaczynają was porównywać, tak jakbyś wrzuciła to zdjęcie tylko po to, żeby zapytać, która ładniejsza. Tak, tak. Albo na przykład, która lepiej pisze książki, nie mamo? Więc to trochę tak jest, że cały czas jakieś te porównania się pojawiają i one są zupełnie bez sensu, bo jak ktoś mi na przykład napisze, pani Doroto, pisze pani lepiej niż mama, to mi jest tak przykro. Tak strasznie jest mi przykro. Ja musiałam powiedzieć, nieprawda, moja mama pisze świetnie, czy czytał pan tą i tą książkę, one są najlepsze na świecie. W ogóle nie buduje mnie to w żaden sposób. Albo rozumiesz, nagle nasze zdjęcia. Super, pani Dorota ma fajniejszy kolor włosów, ale Kwaśniewska ma lepsze nogi. Co mnie to obchodzi? W ogóle mnie to nie interesuje. Albo wręcz wolę tą, albo wolę tamtą. A kto was pyta? Ale zauważyliście, że jest coś takiego, że tak jakby media społecznościowe, to, ale to one są tylko...
lustrem tego, co się dzieje u nas, ponieważ ja sobie mogę z punktu widzenia celebrytki, kogoś, kto tam ma jakieś zasięgi i patrzy na te komentarze, ale to jest dokładnie to samo, co dzieje się w każdym mieście, na każdym osiedlu, w szkole i wszędzie indziej. My się nie musimy oceniać, po cholerę to w ogóle robimy. Ale ja zaczęłam sobie, wiesz co, to było naprawdę takie ćwiczenie, bo ja to miałam w sobie. Ja zaczęłam wycinać tę ocenę z siebie. Czyli patrzę na kogoś i pojawiają się myśli. Myślę, a on, a potem myślę, a kogo to interesuje? A ciebie? W ogóle co ty robisz? Dlaczego to robisz? I to spowodowało rzecz niewiarygodną, to znaczy ja zaczęłam być dobra dla siebie. Ja przestałam siebie oceniać. Bo sobie pomyślałam, że skoro ja nie oceniam innych, to może inni też mnie nie oceniają, to po cholerę ja siebie oceniam. I to było takie fajny moment. Nie chcę za dużo mówić o sobie, więc przejdę do następnego pytania. Zapowiedziałaś, że będziesz się starzeć bez godności. Ja bardzo popieram, ponieważ mam dokładnie ten sam plan. Uważam, że godność jest totalnie przereklamowana. Bardzo. Natomiast uważam, że powinniśmy ustalić, co jest tą godnością. No właśnie, bo to jest tak zwana godność. Bo właśnie tak naprawdę zamierzam się starzeć z godnością, ale to nie jest godność, która jest w tym haśle. Starzej się z godnością, czyli tutaj sobie można zrobić, nie wiem, botoks, a tutaj różne inne rzeczy. Ja nie mówię, że sobie nigdy tego nie zrobię, tylko chodzi mi o to, że ja mam zamiar w tym momencie robić nareszcie wszystko to, na co mam ochotę. I nic mnie nie interesuje, co kto na ten temat myśli. I jeżeli będę miała 70 lat i będę chciała założyć spódnicę, która będzie dotąd, i postanowię sobie zrobić tutaj tatuaż, tu. Róże. Nie, róże, ja mam tutaj burza napisane z błędem, bo moja córka mi taki zaprojektowała. I to jest moje ciało i mogę je sobie mazać i mogę zrobić co chcę. I to jest tak fajne. I nie będę nigdy pytać nikogo. Pamiętam kiedyś znajoma, ja byłam dosyć młodą matką mojego pierwszego syna i dosyć starą matką mojej córki. I pamiętam znajoma, która wtedy wydawała mi się w bardzo godnym wieku lat 40, niezwykle zgrabna dziewczyna, zapytała, czy wypada jej założyć taką spódnicę przed kolana. I mnie jakoś zmroziło mnie to pytanie. To było takie, co to znaczy, wypada? Oczywiście jest jakiś klucz, nie wiem, czasami dostajesz, jak się nazywa ten, że masz się jakoś ubrać. Dress code. Dress code dostaniesz i wtedy musisz się jakoś ubrać, bo ktoś tego oczekuje, robisz to dla kogoś, ale dlaczego w ogóle kogokolwiek ma interesować, jak ja jestem ubrana, albo czy ja mam młodszego czy starszego partnera, albo czy ja mam dzieci, czy ich nie mam, w jakim mam wieku, ile mam kotów, to są takie rzeczy, to jest moje, ja mam żyć tak, żeby nikogo nie krzywdzić. I to jest bardzo istotne, ale przede wszystkim mam nie krzywdzić siebie i nie chcę, żeby świat mnie krzywdził. A jeżeli ktoś kwestionuje moje wybory, to musi z tym żyć. Najlepiej w ciszy. Pewnie jak ktoś kwestionuje twoje wybory, to dlatego, że potrzebuje zweryfikować swoje, to zwykle na tym polega. Ale mnie w ogóle nie interesuje dlaczego. Ja po prostu nie chcę o tym wiedzieć już w tej chwili, bo właśnie kiedyś tak miałam. Kiedyś sobie myślałam, dobrze, ja porozmawiam z tym hejterem, a może on ma, nie wiem, słabą jakąś sytuację, coś się wydarzyło. A teraz ja po prostu tego nie chcę. Ja już tego nie chcę. To jest jego, to nie jest moje, rozumiesz? I rozumiem. Ale to nie oznacza, że nie boli, jak ktoś napisze jakieś kłamstwo gdzieś albo powie coś niemiłego, to boli. My nie jesteśmy z papieru, czytamy komentarze, przynajmniej ja, zdarza mi się. Czasami mnie rozbawiają, czasami mnie smucą, ale potem sobie myślę, to nie jest moje. Zgadzam się dla odmiany. Mi się tak wydaje, że wiesz, z tą godnością i tym starzeniem się z godnością, to jest trochę też taka kolejna pułapka na kobiety, że masz się nie za bardzo, że masz, ma być widać, że się starzejesz, ale nie za bardzo. Czyli wiesz, ma być widać, że masz zmarszczki, no ale jak siwe włosy, no to niedługie przecież. Tak, to niedługie. Że to jest cały czas... To taka jakby stara plastyczka. Słyszałam takie określenie. Stara plastyczka albo stara wariatka, jak masz długie siwe włosy. Piękne są długie siwe włosy. Tak, ale że to jest jakby dalej wpychanie, tak, nas po, no, prostu w te kontenanse, tylko one się zmieniają z każdą dekadą. Ja bym się chciała starzeć tak, jak będę chciała, akurat w danym momencie. I z Morską uknęłyśmy takie nasze podróże są zawsze pod hasłem kryzysu wieku średniego. To jest najlepszy kryzys wieku średniego ever. Naprawdę serdecznie polecam.
Ja bym mogła mieć ten kryzys wieku średniego właściwie od 20, teraz tak sobie myślę, miałabym więcej siły na różne głupie rzeczy, które w tej chwili wymyślam, ale jak tak dalej pójdzie, myślę, że nie wiem, na 70 skoczymy ze spadochronem, nauczymy się pilotować coś. Moja cioteczna babka, która już nie żyje, bardzo mądra, Wiesława Grochola, pisarka, powiedziała mi taką najmądrzejszą rzecz na świecie. Mówi, starość jest strasznie źle wymyślona, bo jak człowiek już wie, co chce i jak chce, to nie ma na to siły. I to jest taka rzecz, która mi towarzyszy, więc chcę mieć jeszcze siłę i robić rzeczy. A co jest tą rzeczą, której najbardziej chcesz? Co wiesz, że chcesz? Chcę być szczęśliwa. To takie proste. Pamiętam, jak napisałyśmy z mamą książkę lat temu, to było z 10, nie? Z 12, Makartka powstała. I mama wpisywała ludziom, że życzy szczęśliwości, chyba pisałaś. Ja mówię, mamo, to jest takie durne, po prostu ty tam piszesz. Ona mówi, ale nie rozumiesz, jak człowiek jest szczęśliwy, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. I to jest prawda. Tak jest. No wiesz co, chciałabym być szczęśliwa, chciałabym mieć chyba przestrzeń na rzeczy, które lubię. Chciałabym mieć odwagę robić rzeczy, które lubię i odwagę, żeby próbować rzeczy, których nie wiem, czy lubię. Bo to jest też fajne. Nigdy nie rozumiałam tego, że kochasz podróże, tak? Jak wystartowałam rok temu, to jest teraz ciężko mnie spotkać gdziekolwiek. Człowiek, który panicznie bał się samolotów. Tak. Panicznie. Wychodzenie z domu również, więc jakby to wiesz, tak, dojechać trzeba było jeszcze na lotnisko jakoś. Ale rzeczywiście i to też powoduje, że ja próbuję rzeczy, co do których mam wątpliwości, bo my mamy bardzo dużo rzeczy wdrukowanych w siebie. Ja zawsze nie lubiłam czegoś tam, to ja nie będę próbować. Do kina zaczęłam chodzić ostatnio. Jakie to jest przyjemne. Nie gadaj. 8 lat nie byłam. Naprawdę. Ostatnio byłam Zaginiona dziewczyna wcześniej i to właśnie sprawdziłam co 8 lat temu i teraz byłam na dwóch filmach. Jakie to jest miłe. Ekran taki duży i w ogóle super. No więc odkrywam siebie na nowo i myślę, że o Jezus Maria, myślałam, że się wywrócę na tym fotelu, przepraszam. Ale to jest bardzo przyjemne i każdemu polecam, bo może się okazać, że ten szpinak, którego człowiek myśli, że nienawidzi, albo kminek, to jest jednak pyszny. Rzeczy, z których w tej chwili najbardziej jesteś dumna na ten moment w życiu? Ja jestem z siebie cholernie dumna. Że dotrwałam do tego momentu, że mam super rodzinę, mam cudowną mamę, która ma fajnego męża, mam fantastyczną ciotkę, wujka, siostrę, ludzi, z którymi pracuję, przyjaciół. Mam ekstra dzieci. Mój syn jeszcze nie dojechał pewnie, bo gdzieś tam stoi w korkach, ale z niego to jestem tak dumna, że normalnie głowę mi rozwala. Że jest? Ale... O, wszedł. A gdzieś się pojawi. Antek, mówię o tobie. Dobrze mówię o tobie. O, jest. Z niego jestem najbardziej dumna w tej chwili. To jest coś fenomenalnego. Takie poczucie, że jest okej. Okay. Ale chyba z tego, że wiesz co, że wyszłam z jakiegoś dna własnego. Takie, jak się przejdzie nerwicę lękową i ten moment, zresztą myśmy się wtedy przyjaźniły i właśnie widziałyśmy się codziennie i Ola nie rozumiała, ale akceptowała, że spotykamy się tylko u mnie, bo ja nie wychodzę. I to było takie, wiecie, ale człowiek naprawdę sięga wtedy takiego momentu, kiedy się zastanawia, czy sobie czegoś nie zrobi. Nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że już nie może wytrzymać w tym stanie, w którym jest. I mimo tego, że ma pomoc dookoła i mimo tego, że ma wsparcie, nie wiem, mamy na przykład, to jest ciężko. I gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że będę w tym miejscu i będę bez żadnego stresu sobie siedzieć tutaj przed wami z dużą przyjemnością, to ja bym w życiu nie uwierzyła. I za każdym razem, jak właśnie z Molską siedzimy w jakimś dziwnym miejscu, na dziwnej plaży, albo ona mnie wprowadza do samolotu, który ma śmigło i jest w środek monsunu, i właśnie lecimy na jakąś małą wyspę, to sobie tak myślę, ale jesteś fajna, szalongowska. Odważyłaś. No i jestem dumna z siebie, ale tak naprawdę jestem dumna z siebie dzięki temu, co jest dookoła. I to jest fajne. I mam strasznie dużo wdzięczności w sobie, wiesz? Takiej też za to, co mam teraz, ale też za przeszłość. Za ludzi, których spotkałam, którzy byli ważni w danym momencie.
za jakąś taką drogę i to nie jest takie pieprzenie, przepraszam, coachowe. Och, czujmy wdzięczność, to jest takie wspaniałe, tylko taka prawdziwa wdzięczność, która ci płynie ze środka i sobie myślisz, ale są rzeczy fajne na tym świecie i czasem się je docenia w momencie, kiedy są, czasem trochę później. Ale wiesz, wzruszyłam się. Nie masz wrażenia, że mamy w ogóle społecznie wypaczoną definicję sukcesu? Tak. Że sukces postrzegamy jako sławę, pieniądze, jakieś tytuły, a tak naprawdę jak pyta się ludzi na łożu śmierci, czego żałują, to oni żałują albo rzeczy związanych z relacjami międzyludzkimi, albo tego, że nie żyli tak, nie żyli w zgodzie ze sobą. Myślę, że to drugie jest najważniejsze, bo życie w zgodzie ze sobą to są też te relacje. Ja miałam taki moment, za 2 lata temu, a też o tym piszę w tej książce, napisałam właśnie już, że miałam takie poczucie, że połykam powietrze. Że pamiętam, siedziałam jakoś wieczorem w moim wielkim mieszkaniu, super urządzonym na tarasie. Wyszłam w nocy na papierosa, coś mi tak przydusiło w nocy, tak jak ciebie to przydusza, że nie zwiedzisz całego świata. Przed śmiercią. Przed śmiercią. Ale po śmierci. To widno. I miałam takie poczucie, że od jakiegoś czasu połykam powietrze, że chcę coś zjeść dobrego, chcę coś, żeby tam wpadło, a to jest tylko wyłącznie powietrze. Że to są kolejne jakieś wyzwania, programy, pieniądze, cała reszta i wiesz, i ładniejsze sobie kupię łóżko. I to mnie jakoś tak przeszyło na wskroś. Bo pewnie to jest jakieś takie, wiesz, jeżeli wychowujesz się w deficytach, gdzie nie ma kasy, czujesz się z tego powodu gorszym przez długi czas, no to potem sobie zapełniasz tę dziurę trochę. Ja nadal gdzieś w środku czuję, że mnie nie stać na nic i za każdym razem, jak się okazuje, że mnie stać, to mam takie fajnie. I wtedy był taki moment, mój syn się wyprowadził, zaczął studia w Łodzi na wydziale aktorstwa. Mieszkanie się okazało jeszcze bardziej za duże. I postanowiłam, że to w ogóle nie jest to. I sprzedałam to mieszkanie, kupiłam dużo mniejsze, wiesz, zwolniłam nianię, z cudowną nianię mojej córki, ale stwierdziłam, że to nie może tak być, że ja cały czas pracuję, że ja chcę ją odprowadzać, chcę wracać z nią z przedszkola, chcę spędzać czas. Z jej tatą ustaliliśmy sobie super współpracę i poczułam, że żyję. Ale masz wrażenie, że wcześniej, że trochę realizowałaś jakiś taki scenariusz na szczęście, który nie był twój? Tak. Który był przeze mnie wymyślony, ale nie był mój. Był dla jakiejś wymyślonej postaci, którą chciałam się stać. I ta postać nie była szczęśliwa. A ta postać bazowała na czym? Na jakichś oczekiwaniach, ale widzisz, to jest trochę tak, że jak sobie myślimy o oczekiwaniach, myślimy, że to świat ma wobec nas oczekiwania, a potem się okazuje, że to my je mamy wobec siebie. Że wkładamy w usta innych coś, co sami byśmy chcieli, zupełnie bez sensu. Wiesz, że nie mogę czegoś robić, bo nie wiem, mój facet uważa, że coś tam. Gadasz z tym facetem, mówi, kochanie, ale to jest cudowne, że to robisz, to jest fantastyczne. W ogóle używamy tych słów nie mogę i muszę, które też są w ogóle zgubne i fatalne. I te oczekiwania my umieszczamy w świecie, umieszczamy w rodzicach, umieszczamy w jakichś dziwnych miejscach, a one są tylko i wyłącznie w nas. Jak do nich trafić? Myślę, że fajnie jest skonfrontować się czasami. Bo wiesz, o tobie teraz powiem. Bo to, boję się. Nie, bo ty byłaś w roli bardzo grzecznej dziewczynki przez 16 lat. I teraz oczywiście, że wcześniej to była sytuacja, w której świat tego od ciebie oczekiwał, bo to były pewnego rodzaju konwenanse, ale też polityka. Ale potem już nikt tego nie oczekiwał. I myślę, że gdybyś się zapytała mamę czy tatę, czy tego od ciebie oczekiwali, to by się puknęli w głowę bardzo mocno. Albo lżej. Znaczy nie wiem, czy by się puknęli, ale mi nikt nigdy nie powiedział, że tego ode mnie oczekuje. To znaczy tak. Mam wrażenie, że ja zawsze uważałam, że tego się ode mnie oczekuje, a o nie, tym że właśnie ktoś mi to mówię, powiedział. Ale byś powiedziała, że mama oczekiwała, tata oczekiwał, świat oczekiwał. A nie wiem, świat... bym powiedziała, że powinnam. No że właśnie, powinnam, a nie ma takiego słowa w ogóle. Znaczy to jest słowo w ogóle nie wiadomo skąd. Ono nie ma żadnego znaczenia logicznego, co człowiek powinien. I fajnie jest chyba sobie usiąść w pewnym momencie
nie wiem, może wypisać na kartce, słuchajcie, te rzeczy, co nam się wydaje, że świat wobec nas ma takie oczekiwania, nie inne. Skonfrontować ze światem. Mama, tata i skonfrontować z tym światem, mamą, tatą, dziećmi. Na przykład mój syn, ej, wstydzisz się, jak umieszczam z Morską te kretynizmy na Instagramie? No właśnie, a wiem, że można by się bać, że się zrobi siarę albo coś takiego. Niesamowite, w sensie, najpierw wylała, a teraz stukła tę szklankę. Nic się nie stało, myszko. Rozrabiako. Moja krew. Taką ładną rzecz widziałam, słuchajcie, właśnie gdzieś na Instagramie. W ogóle jest też tutaj Filip Cembala z nami na przykład. Taki człowiek, którego znam z Instagrama i który robi tak niesamowicie dobrą robotę, jeśli chodzi o lowizm, to jest jego pojęcie, i wzbudzanie jakiejś takiej myśli, która nas naprowadza na dobre tory. Widziałam też ostatnio na Instagramie bardzo ładny tekst, który był o tym, że jak powiesz dziecku, że w nocy przyjdzie wróżka, zambuszka, to ona ci uwierzy. Jak powiesz dziecku, że Mikołaj przychodzi 6 grudnia, ono ci uwierzy. Jak powiesz dziecku, że jest do niczego, to ono ci też uwierzy. I to jest właśnie ta rzecz. I każdy w sobie ma też to dziecko. To warto wiedzieć. A propos dzieci, a propos Antka, który gdzieś tam chyba ciągle stoi, a jest. Tak. Ależ to było złote dziecko. Jak ty mi teraz przypomniałaś o tym karaoke, o tym Singstarze. Tak. Jezu, jak myśmy się całymi nocami darły, tak, do 5 rano, a on spał w pokoju obok. Tak. Ale uważaj, co teraz robi, gra w musicala. To. Ciocia Ola, to było to. I jeszcze gra twojego tatę, więc wiesz. Odcisnęłam piętno. Te noce karaoke, tak. Miałyśmy Singstara i bardzo dużo śpiewałyśmy. Przepraszam sąsiadów z Wilanowa za wtedy. Ale myślę, byłyśmy w tym świetne, więc może to była bardzo taka darmowa byłyśmy rozwój. Dobre, bardzo, tak. Ale słuchajcie, w ogóle ja mam takie poczucie, jak czytałam tę książkę sobie, tę książkę przy składzie, bo to zupełnie inaczej się pisze co miesiąc, a zupełnie inaczej się potem czyta całość. Miałam w pewności takie, Jezu, Szolongowska, ty się zamierzasz w coacha jakiegoś. To jest takie, ja się tego strasznie boję. Wkurzają mnie celebryci, którzy właśnie z takich, wiesz, kanap zamszowych za 37 tysięcy złotych mówią ludziom, słuchajcie, to jest tak łatwo żyć. To jest tak łatwo, pieniądze nie są potrzebne, jest super, wystarczy uwierzyć w siebie. Wyobraźcie sobie, że da się być szczęśliwym, tak, mieszkając na Bali. Tak, no więc jakby gówno prawda, to nie jest tak. Ale rzeczywiście jest tak, że słowa mają moc i myśli mają moc ogromną. I bardzo wiele rzeczy, które myślimy, że funduje nam świat, fundujemy sobie sami. I warto to zobaczyć. I warto tego nie fundować swoim dzieciom, warto tego nie fundować swojej rodzinie, bo myślę sobie, że podczas moich absolutnie kretyńskich wyjazdów z Morską, które kocham nad życie, jeżeli miałybyśmy to robić w Zgierzu oraz pod namiotem nad Soliną, bawiłybyśmy się dokładnie tak samo świetnie, bo to nie o to chodzi. A my się świetnie bawiłyśmy w twoim mieszkaniu dzień, tak, w dzień, także tak, jest tak. To zrobić. Na trzeźwo śpiewając karaoke, słuchajcie, naprawdę do 6 nad ranem, dzień w dzień, tak było. I ja nie wiem, po co ludzie sobie robią te piekła. To jest chyba taka myśl po 40. Wiesz, że po co sobie to robisz? Pamiętam, jak przyjaciółka do mnie przyszła, nie będę jej wymieniać, zmieni nazwiska, Morska. I powiedziała, ja ci zazdroszę. A Morska ma, słuchajcie, Morska jest super dupeirą. To jest taka osoba, że w kostiumie kąpielowym wygląda tak. Ja tak nie wyglądam, ale nie szkodzi. I ona do mnie przyjmie tak, ja ci tak zazdroszczę, że ty nie masz, że ty tak wychodzisz w tym kostiumie kąpielowym. Ja mówię, ale poczekaj, to nie zazdrościsz mi czegoś, co ja mam fizycznie, ciała i całej reszty, tylko zazdrościsz mi tego, że ja se w nim wychodzę, czyli możesz zrobić dokładnie to samo. No wiem. Więc doszłyśmy już do tego, że już ma trochę krótsze te spodnie, co na początku miała do kolan, teraz ma dotąd i daje się fotografować. Jestem z ciebie dumna, Gosiu. Ona jest młodsza? Czy ty... Ona jest starsza, niestety nie rozmawiajmy o tym, bo to jest nieprzyzwoite, że ona tak wygląda. Morska jest babcią, słuchajcie. No wiem, schowała się gdzieś. Ale chodzi mi o to tylko, że pewne rzeczy są w głowie, bo można komuś zazdrościć, że ma lepsze nogi, ale no nie masz na to wpływu. Zazdroszczę ci, mamo, twoich nóg na przykład. Ale zazdroszczenie komuś, że nie ma kompleksów, to jest praca nasza własna nad sobą. Bo ja jej mam, tylko po prostu co mnie to obchodzi. No, mam
mam taki brzuch, mam takie uda, no co z tym zrobię? I czasami mi to wkurza strasznie. I słuchajcie, chciałabym być naprawdę 21-letnią modelką, ale jak mawia Cezary, łatwiej mi będzie udawać wadę wymowy niż 21-letnią modelkę. Więc tak to wygląda. Kochanie, niestety to są wszystko twoje słowa. W ogóle bez nich by nie było tej książki, słuchajcie, oni tutaj siedzą, bez Grzesiakowej, mojej mamy, Dominisia, Bonikowskich, Kuberny, Cezarego. To jest w ogóle super, że ja sobie patrzę na tych ludzi, co tam są w środku i oni są prawdziwi, mimo że z papieru przez chwilę. Okej, a propos Cezarego. Jest w tej książce taka opowieść, której miałam wrażenie, że jakby wstydzisz się pisząc. Tak. Jest to jakby hasło Schleswig-Holstein. Kto wie, ten wie, kto nie wie, to przeczyta w książce. I no, zastanawiam się, czy ty uważasz, że są jakieś granice żartu, że jakoś... Uważam, że granice żartu istnieją tylko w odbiorcy tego żartu. Czyli jeżeli wiemy, że ktoś może zostać przez nasz żart skrzywdzony, to wtedy trzeba na to uważać, ale jeżeli jesteś w gronie, w którym wiemy, że żartujemy, to możemy absolutnie przekraczać wszelkie granice. I to jest wyłącznie kwestia audytorium. Tak, tak uważam. Czasami możemy to źle wyczuć. W tej książce po to jest szpak, żebyście mogli przeskoczyć i ominąć ten fragment. Ale to prawda, mi też się wydaje, że żarty są w ogóle, najśmieszniejsze żarty to są takie po bandzie, to są takie najbardziej niepoprawne, takie bardzo, bardzo niepoprawne. Bardzo. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie jest tak strasznie łatwo kogoś urazić, że już trochę strach publicznie żartować. Ja mam wrażenie, że jest gorzej niż wtedy, kiedy mówiłam w autobusie w latach grubo 80. do babci, jak się nazywa ten Rusek, co biega z nożem za papieżem, nie wiem skąd to wzięłam. I to wtedy babcia się bała, że przyjdzie do nas bezpieka albo różni inni panowie. I teraz jest takie rzeczywiście wrażenie, że każdego można urazić wszystkim. Ja zupełnie nie rozumiem pewnych aspektów poprawności politycznej. Nie rozumiem tego, że zrobienie sobie warkoczyków na głowie jest zapożyczeniem kulturowym. Nie rozumiem tego, bo to wszystko jakby... Ale wydaje mi się, że każdy ma swoją własną wrażliwość. Jeżeli wiesz, że osoba siedząca naprzeciwko ciebie ma jakieś mankamenty intelektualne, jeśli chodzi o żarty. Nie, no ma jakąś swoją historię albo wrażliwość w jakiejś kwestii, to po prostu po co to robić, żeby komuś zrobić przykrość? Natomiast jeżeli mówimy o Cezarym, to Cezary nie ma tej granicy nigdzie. Przy nikim. Keine Grenzen, tak. A ty się jeszcze cenzurujesz czasami, jak piszesz? Tak. Tak? W jakich sytuacjach? Myślę, że cenzuruję się w momencie, kiedy mogłabym odkryć coś, czego nie chcę odkryć, bo pisanie jest bardzo intymną czynnością. Wtedy piszę opowiadania. To jest najlepsze rozwiązanie. Opowiadania. Piszę, wiesz. Rozumiem, o badaniach. O badaniach też mogę. Jak wiadomo, nie cenzuruję się, bo jakby wszystkim opowiadałam o chorobie mojej mamy. No ale tego, że za co musiałam przepraszać. Tak, biłaś się w piersi. Wkurza mnie, słuchajcie, kiedy ktoś wyjmuje z felietonu jakąś rzecz wyjętą z kontekstu, która jednak jest w jakiejś formie literackiej, która jest częścią jakiejś wypowiedzi, myśli, żartu i robi o tym. No, ostatnio, ile ta książka ma stron w końcu? 260? Tak, poczekaj, 227? O, 235. Z 235 stron książki dziennikarzy najbardziej interesuje moja umiejętność wkładania pięści do buzi. No bo obiektywnie. Mało kto to potrafi. Ale to jest trochę kwintesencja, wiesz, tego. I parokrotnie jakieś informacje wyjmowane z felietonów jako newsy się pojawiały i miałam takie, Boże, i to się staje potem prawdą. I ludzie to komentują. I mają emocje z tym związane. A ja tak sobie siedzę i pamiętam, jak babcia Litka mówiła, nie tykaj gówna, bo się ubrudzisz. I nie tykam. Sobie tak po prostu to napisałaś. Tak, to jakoś tak wyszło. I cenzurujesz się w jakich sytuacjach? Cenzuruję się w sytuacjach, w których mogłabym zaszkodzić mojej rodzinie. Cenzuruję się w sytuacjach, w których mogłaby się zrobić, przepraszam za słowo, tak zwana gównoburza, czyli coś by mogło się wydarzyć, na co nie mam wpływu. Ale nie cenzuruję się na przykład, kiedy piszę o polityce, własnych poglądach i takich rzeczach. I cenzuruję się, jak mi Grzesiakowa, która tutaj siedzi, mówi, chyba zwariowałaś.
Nie mogę ci powiedzieć o czym, bo to wyjdzie z tej sali, a ja ci bym powiedziała, powiem ci potem, co się cenzuruje. Co ja uważam na przykład, że na kim należy testować leki, to się cenzuruje. Chyba rozumiem, dlaczego. Tak. Słuchaj, ostatnie pytanie właściwie, bo patrzę na zegarek, jestem bardzo profesjonalna. Uwagam cię, cytat. Na miłości swojego życia zwykłam wybierać facetów, którzy nie są mną zainteresowani. I pytanie, czy z tego płynie jakaś lekcja, czy to jest stan dożywotni? Słuchaj, chwilowo jestem szczęśliwie zakochana, więc nie wiem, no, mam nadzieję, że nie. Czy spłoniłam się? Rumieńcem zalałam? Nie widzę. Czyli, aha, czyli to za krótko trwa, żeby stwierdzić. Ale czyli jest szansa, że jakoś ja po prostu, weryfikujesz te swoje... Nadzieja umiera ostatnia. Ja po prostu próbuję cały czas, próbuję. Na szczęście to nie jest kwestia bycia saperem, więc mogę sobie pozwolić na błędy. Ale na przykład nie będę już brała ślubu. Obiecałam Marice. Mamo, mama wybuchła śmiechem. Na przykład Marice to obiecałam, bo niemu obiecałam. Cezaremu obiecałam, Grzesiakowej obiecałam. Ale po co? Z ich zapytaj, to oni mi kazali. Dużo zawracania głowy. Musimy zmieniać nazwiska. Wyzmienia się cała ta robota papierkowa. Realia, nie? Więc nie mogę już. Rozumiem. No. To jest moment na pytania z publiczności. Las rąk. Ktokolwiek? Jak jesteście fajni, że nie chcecie mnie o nic zapytać. Mamusiu, zadzwonię do ciebie. Wszystko... Kiedy mi zaprojektujesz kuchnię? A jakie Wanda miała pytanie? A, nie miała. Ja mogę odpowiedzieć na każde pytanie. Matematyczne, ja wiem, Grzesiakówna, no. Ale to brzmi jakoś tak, wiesz. To nie... Fajnie mieć rodzinę tutaj. A do Oli czy są jakieś pytania? Ona ma bardzo dużo do powiedzenia. Naprawdę. A wiecie, co było śmieszne? Powiem wam coś literackiego. Jak się zaczęłyśmy z Olką przyjaźnić, okazało się, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które kochają Magdalenę Samozwaniec i się na niej wychowywały. I Osiecką i całą resztę. I kupowałyśmy sobie na Allegro stare Magdaleny Samozwaniec. Jak ktoś nie zna, to... A ktoś nie zna? No właśnie. Ktoś... Samozwaniec jest genialna, naprawdę. Poczytajcie sobie. Tylko dla dziewcząt. I muszę wam jeszcze wam zdradzę z takich historii zakulisowych, że Dorota jest moim największym sukcesem motywacyjnym. A to prawda. A, chcę wam powiedzieć tak, ten zawód, który ja wykonuję, to jest dzięki Kwaśniewskiej. I mówię całkowicie serio. Bo myśmy obie miały fioła na punkcie urządzania wnętrz i gdzieś tam robiłyśmy... Nie, ja nie miałam fioła. Ja jestem nienormalna. I musiałam zrobić jeden remont u mojego byłego narzeczonego, malusieńki, ale mam coś takiego, że jak już mam coś robić, to uważam, że powinnam mieć najpierw 3 doktoraty z tego, żeby pomalować ścianę. Więc ja poszłam na kurs projektowania wnętrz tylko po to. A to poszło dlatego, że nie chciała, żebym ja miała ten papier, a ona nie. Tak trochę było. Ale rzeczywiście ja od dzieciństwa gdzieś tam zawsze rysowałam te rzeczy. No nie, ale obie kochałyśmy. I ty byłaś naprawdę wkręcona, ja na niby. A, naprawdę? Oszukałaś mnie. Ja nie byłam tak wkręcona. Ale powiem wam jedną rzecz. I to był kurs, robiłyśmy ten kurs. Fajny, bo dające uprawnienia do wykonywania zawodu projektant wnętrz i na końcu trzeba było zrobić dyplom. I mi się tak nie chciało. Jezus Maria, ile ja stałam pod jej domem. Mówię, szantażowałam ją emocjonalnie, tak, że będzie żałować. Słuchajcie, na kalkach, wiecie, rozrysowanie, elektryki, wszystkiego. Ja pierdzielę, ile tego było. I tylko dzięki Kwaśniewskiej zrobiłam ten papier. I tak, ja ci serdecznie chciałam podziękować, bo to wszystko, co jest tak naprawdę... Ale będą newsy jutro. A kto to wyniesie? Ale clickbait. Kto to wyniesie? I to jest tak, że rzeczywiście papier był dzięki Olce i nawet miałyśmy robić pierwszy remont razem. Tak, miałyśmy robić pierwszy remont razem. Ja chciałam pomalować ściany w Gdańsku, a ta od razu firmę założyła. Nie, poczekaj, też Darka Stolarza poznałeś nawet razem. To ty! U mnie w domu, tylko ciebie wszyscy, ty wtedy byłaś pod Tańcu z Gwiazdami, wszyscy cię poznawali. Ja tego nie chciałam robić, ty mi kazałaś to robić. Ja chciałam pomalować ściany w Gdańsku. Ja czasami nie słucham ludzi, rzeczywiście. Niemniej jestem bardzo, tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że taki miałam ale motywacyjny wkład w moje życie. Ale to jest prawda, ja ci nigdy za to nie podziękowałam. Dziękuję ci, Oleńko, za to. To jest to spotkanie. Ej, brawo dla Kwaśniewskiej.
Ale czad. Taka prawda. Chyba dziękujemy już, nie? Skoro tak, nie ma pytań. Nie macie żadnych pytań? Będzie okazja do rozmów kuluarowych. O, jest pytanie. Klima ma pytanie. Jak się poznałyście? Dobra, przepraszam, ale to ja cię zeswatam z badachem, aż sztaba spija z tego śmietankę. Ta, co martwi się, brawa że dla mnie. Przepraszam. No bo czytam, że to sztaba. Bardzo lubię mojego byłego męża, któregoś tam... Nie. To my, ja. Nie mówimy. Ja. Kto mówi? My... Nie. Znaczy... Wszędzie było powiedziane, moje, że poznaliśmy urodziny. Się na twoich urodzinach. W ja was domu, zamknęłam na tarasie. Dama, bo wtedy to był mój dom. I ja dom, was zamknęłam na tarasie. Ja to byłam tą osobą. Maria, weź się uspokój już. I wiecie, jaki ale Kuba to, jest fajny? Tak, ale to prawda. I to prawda, że ty mnie nawet tak przekonywałaś. Znaczy tak mnie próbowałaś... Jakby... Poznałyśmy na pamięć obie wszystkie piosenki Poluzjantów. Ale to wcześniej. No. Tak. Tak. No, nie, wyczułaś, no rzeczywiście. Poczekaj, ja jeszcze... Wiesz, mamy wzajemny wkład. Właśnie. Ona mi ułożyła życie biznesowe i prywatne. To jest bardzo dobra wymianka. Jest układ idealny. A jesteśmy kwita, okej? Okay? Jesteśmy totalnie kwita. Bo już chciałam się jakieś prezenty kupować, czy coś. Teraz pomyślałam, że nie do końca. Ale jak się poznałyśmy, ja ci dokładnie powiem, jak się poznałyśmy. Zadzwoniłam do Olki, jak wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego, jak była w Tańcu z Gwiazdami, a ją poznałam pewnie jakoś tam, jak byłam, bo ja tam też pracowałam. Na after party. I powiedziałam jej, że chcę ją adoptować i że to jest najlepszy wywiad na świecie, a potem się okazało, że mieszkamy ulicę dalej i potem Ola u mnie spędzała każdy wieczór, bo ja nie wychodziłam z domu chwilowo wtedy, bo miałam nerwicę lękową i było super. Jesteś usatysfakcjonowana, Aniu? Klima jest okej? Okay? Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze ktoś się pytanie? Ośmielił? A, tak, Cezary nie. Tak, tak. Moja mama załatwiła mi pracę w telewizji, a Ola załatwiła mi dyplom. Ale to wszystko dzięki Urbanowi na pewno, więc jakby... A, małe komuszki. Chyba musimy zakończyć to spotkanie. Tak, tak. To idzie w bardzo niebezpieczne rejony. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Fajnie, że przyszliście. To jest bardzo miłe dla mnie. Polecamy książkę. Znaczy ja polecam. Tobie może trochę nie wypada. Nie, ja też polecam. Uważam, że jest fajna. Naprawdę. I powiem wam, że to są takie krótkie te... Jezu, nie wypada. Co ja gadam w ogóle? Właśnie. Ale to... Widzisz? Ale bo w Polsce nie należy się... Tak, ja chcę powiedzieć, że to jest fajna książka. I u mnie w domu rodzinnym, u mojej mamy, jak jeszcze zanim były telefony, chociaż teraz nadal u niej, a w innych domach już nie, zawsze w toalecie leżały książki. I to jest super, bo moim zdaniem taki jeden felietonik to jest na jeden pobyt. Czy kogoś to przekonało? ale tak jest, no. Widzisz, więc jakby czy pytasz, czy się cenzuruje? Nie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie.